Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Rozpoczyna się kolejny trudny okres w naszym życiu, w naszym społeczeństwie i warto ukierunkować się pozytywnie. Warto nabrać takiej pozytywnej energii i przede wszystkim pozbyć się lęku. Dlaczego warto pozbyć się lęku, wyjaśnia historia, którą już kiedyś opowiadałam. Na drodze do Damaszku mędrzec spotkał śmierć i zapytał się, a dokąd idziesz? No idę do Damaszku zabrać 5000 osób. No okej, śmierć poszła, ale po jakimś czasie, kiedy on siedział przy tej samej drodze, a śmierć już wracała, to on zatrzymał ją i mówi, słuchaj, ty mnie okłamałaś, miałeś zabrać tylko 5000 istnień, a zabrałaś 15000, to jak to jest? A śmierć mówi, nie, nie, ja zabrałam 5000, a resztę zabrał strach. I teraz właśnie żyjemy w takim wielkim okresie lęku, strachu, tym co będzie i w różnych tragediach, w których się znajdujemy. I warto zastanowić się i warto pozbywać się tego lęku. I gdzieś kilka sposobów na to, w jaki sposób pozbywać się lęku. Mój pierwszy sposób przede wszystkim to dieta informacyjna. Dieta, czyli niesłuchanie mediów, wyłączenie statystyk, nie podążanie energetyczne za tym wszystkim, co dzieje się wokół, a raczej skupianie się na sobie, na pozytywach, które można odnaleźć w sobie. Czyli pierwszy sposób, dieta informacyjna. Drugi sposób, który bardzo serdecznie polecam, trzy pozytywy każdego dnia. I to jest taka praktyka, która powoduje, że znowu energia podąża za uwagą. Jeżeli my się skupiamy na dobrych rzeczach, to mamy radość, mamy energię. A jeżeli my się skupiamy na złych, no to oczywiście te negatywne emocje są w nas. Więc warto sobie wieczorem usiąść i pomyśleć, co mnie dobrego spotkało w dzisiejszym dniu. To mogą być rzeczy małe. To może być jakaś fajna rozmowa, wypita kawa, uśmiech, coś, co zrealizowałam, czego dokonałam. Trzy pozytywy każdego dnia. Trzeci sposób na to, żeby energia była pozytywna, to ruch. Jeżeli my wprowadzamy ciało w ruch, no to wtedy też mamy inną energię. Ja rozpoczynam dzień o 6 rano, 5000 kroków idę i rzeczywiście to działa, czyli to jest tak, jakby zobaczyć kałużę, która stoi i która ta woda, wiecie, jest taka zastana, brudna. Jakby ją porównać z płynącym strumyczkiem, który jest czysty, obmyty. Jeżeli my nasze ciało wprawiamy w ruch, to również uruchamiamy pewne procesy. I czwarty sposób, żeby dodać, ponieważ jesteśmy całością psychofizyczną, jeżeli mówię o wodzie, to koniecznie pij 2,5 litra wody dziennie i też się oczyszczaj. Więc dwa sposoby na taką czystość umysłu, dieta informacyjna oraz trzy pozytywy każdego dnia i swoje ciało, czyli 5000 kroków i 2,5 litra wody. Naprawdę działa, polecam. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.